Hej widzowie, witam was na nowym filmie z sekcji kreatywnej, to od kebaba, o i masz punkt kebab, w ogóle jeszcze ci dałem punkt, pół, pół, punkta dostałeś, więc kebab wychodzi na prowadzenie nad Adim i jest pretendentem do nagrody głównej, fajnie, kiedy rynek Steam zachował się wbrew logice? To jest ogólnie film pod content, to co nie jest film na zasadzie zaróbmy na nim pieniądze. E, także proszę się ode mnie odpierdolić, e, co wy tu będziecie gadać, że o to wcale nie jest tak! No nie o to chodzi. To jest film pod content, okej? Okay? Dobra, ten film ma na, za, ma na celu pokazać wam kilka ciekawych sytuacji, które sami sobie możecie ocenić. I to są moje opinie głównie, no bo jednak co jak co, ale nie mam na tyle obszernej wiedzy o rynku z tym, żeby pamiętać całą historię i przypominać sobie każdą jedną rzecz, kiedy coś się zachowywało się odrobinę nie tak i odlepiało się od normy. Także, no. Pierwsza rzecz dla mnie, jaka była takim dziwnym zachowaniem rynku Steam, które mnie zszokowało, to jest to, kiedy naklejka Drakur Veteran zaczęła bardzo mocno rosnąć. W sensie, to są rzeczy, te Drakur Veteran to są ogólnie rzeczy, które są stabilne. W sensie zawsze można je sobie wcale się wziąć, pójść i kupić za tyle samo, za jednego dolara. Zawsze ta naklejka tyle kosztuje. I bardzo ogólnie mnie to dziwi, że ta naklejka naprawdę ma bardzo dużo takich wyskoków losowych, takich totalnie dupy, no nie wiadomo nawet skąd się takie coś bierze. To, co jest w tym interesujące, to fakt, że ja kiedyś nawet miałem te naklejki podczas takiego wyskoku i rzeczywiście te naklejki się za tyle sprzedawały. Co jest w ogóle jakimś absurdem skrajnym, bo to oznacza, że wystarczy sobie trzymać cały czas pieniądze w takiej naklejce, mieć ogólnie wszystko gdzieś i od czasu do czasu, nie wiem, raz na rok, albo raz na e, pół roku, albo raz na półtora roku, no nieważne nagle taką naklejkę od tak da się po prostu sprzedać bardzo drogo, no co jest bym powiedział jakimś skrajnym debilizmem, no ale jest to jedna z tych rzeczy, które mnie osobiście na rynku Steam bardzo, bardzo zadziwia odbiegi od normy nie, nie kończą się na takich tak jakby itemach, tylko moim zdaniem sięgają trochę dalej, ponieważ pokażę Wam przepustkę, tutaj mówię to jest dalej moja opinia, jesteśmy dalej w sektorze moich opinii i tak dalej. Ale wydaje mi się, że dziwnym zachowaniem na tle całej reszty wykazała się tutaj przepustka operacji Riptide, ponieważ, jak możecie sobie zauważyć, mamy loty i. Co się dzieje ze wszystkimi przepustkami, na przykład yy, dam broken fang, żeby było najbliżej w momencie kiedy yy, kończy się dana operacja, zazwyczaj te przepustki robiły bardzo wielkie profity na dzień po operacji, naprawdę robiły bardzo wielkie profity. Na zasadzie tutaj jest, no sami widzicie. Tu była w okolicach dwukrotności, ale nie do końca, no ale widzicie, że ta cena naprawdę jest wystrzelona w kosmos. Na którą byśmy sobie nie popatrzyli. Tak naprawdę, wtedy, kiedy ona się gdzieś tam kończy, no to te przepustki lecą do góry bardzo, bardzo mocno. I mamy tego jednego dziada, tego jednego walonego gu Gupola, który wtedy, kiedy <śleszone> się skończyło, przywalił głową o ziemię. Pamiętam, że ja w nie poinwestowałem wtedy i byłem trochę na to zmadowany. No ale takie jest życie. Raz się przegrywa, raz się przegrywa. I dla mnie, przepustka Riptate to jest naprawdę jedna z tych rzeczy, na które byłem najbardziej wkurzony, ponieważ to ogólnie pokazało mi, że rynek Steam nie jest miejscem somatycznym. Jeżeli coś działało rok temu, to znaczy, że to może totalnie nie działać za rok i wszystko jest, wszystko trzeba brać osobno, i nie można sobie na, na przykład i to właśnie mnie motywuje ze skrzynkami operacji. Skrzynki operacji, jak sami widzieliście, Broken Funk czy skrzynki operacji Riptide na samym początku, kiedy wchodziły na rynek, były naprawdę bardzo drogie, no nie? No i teraz ktoś powie, no tak, no bo wtedy były drogie, to teraz ich nakupię i wezmę i zrobię na tym hajs. No i tutaj macie ten przykład, że idąc tą logiką można się całkiem nieźle wykrzaczyć, jeżeli chodzi o te krótkoterminówki, które można robić. Kolejną rzeczą, która jest dosyć ciekawa przynajmniej dla mnie, są rzeczy z kolekcji Kontroli i to jest taka jakaś hipokryzja w ogóle ludzi. W sensie dla mnie to co się wydarzyło z kolekcją Kontroli, to jest po prostu nawet nie, że to jest dziwne, bo to nie jest dziwne. To jest dla mnie to jest hipokryzja ludzi po prostu, którzy nie umieją powiedzieć co im się podoba, a co nie. Jak pamiętacie, na samym początku kiedy wchodziła AWP -a Gradient to była to jedna z najpiękniejszych, najlepszych, najświetniejszych, najbardziej pożądanych w ogóle awup w całej grze. No ta, ta awupa po prostu była tak droga, że nie dało jej się nawet wystawić na Steamie i w tym momencie naprawdę schodziły jej jakieś garstki, no bo była bardzo dostępna, dlatego ale no jak widzicie, ta nagle no, 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 no wybuchała ta cena po prostu tej awupy, no tak ją ludzie kochali, taka była nieziemska. I nagle po czasie okazuje się, że no jednak nam się ta awupa nie podoba, no jednak taka Taka średnia ta wupa no, no taka, taka se, no co tam? No taka se, ta WUPA nie jest zbyt ładna. I w ogóle kto by taką chciał? I to, że ta WUPA została tak dwuznacznie odebrana, spowodowało bardzo dużo nieścisłości na, na, na tych skinach właściwie. Bo te skiny zrobiły coś mniej więcej podobnego, że leciały, leciały, nagle była taka bardzo wielka górka, i potem jeb, o, o ziemię, gdzie znowu inwestorzy, którzy poinwestowali w to, zostali na lodzie przez to. No to jest kolejna z ciekawych rzeczy, które można tutaj uwzględnić w takim zestawieniu. Um, ogólnie dla mnie dziwne na rynku Steam jest dosyć duża rzeczy Ale są to często zachowania Valve e, Ale też Tak jakby niektóre zachowania skrzynek dla mnie są dosyć mocno powalone Chociaż no, no może nie, nie do końca Bo jednak zależy co to znaczy Dla mnie na przykład dziwną rzeczą, której ja nie rozumiem Jest to jak długo skrzynia snów i koszmarów trzyma taką cenę To jest rzecz, której której ja totalnie nie jestem w stanie pojąć. Bo pamiętajmy, że Stakebite w momencie kiedy już wchodziły te eventy, to on już leciał po prostu w dół, nie? Ale ogólnie no to z czasem, co jak co, ale te skrzynki powinny po prostu wytracać swoją cenę, no jest i coraz więcej. Mm, Pobyt się powinien kurczyć. No tak jak było zawsze. Po prostu. To jest dosyć uzasadnione, żeby te skrzynki leciały w dół. Jednak nie tym razem. I skrzynia snów i koszmarów jest skrzynią, która jest po prostu odporna na te mechanizmy rynkowe. Ona ma to wszystko w dół, ona po prostu stoi w miejscu. I okazało się, że skrzynia w ogóle snów i koszmarów to jest jakiś pieprzony stablecoin. Nagle się tak okazało, że nowo wprowadzona skrzynia, no już nie nowo, no bo już trochę ma, się okazała być stablecoinem. Pewnie, że tak, mamy stablecoina z skrzynki, która jest no, jak widzicie, wprowadzona i dalej jest niby w etapie wytracania swojej wartości, także to jest w mojej opinii jedna z najciekawszych rzeczy i dokładnie to samo dzieje się z recoilem, więc ten cykl rynkowy jest naprawdę, no, bardziej rozwalony, niżeli nie powiem co, bo ten, by mnie zniszczyli za, za jeszcze jacyś ludzie. Ym, ale ogólnie, jeżeli chodzi o recoil... Z Recoilem jest trochę inna piłka, ale i tak szybciej traci wartość niż Snakebite, to znaczy nie Snakebite tylko skrzynia Dreams and Nightmares, także to jest w ogóle dla mnie, nie to jest parodia dla mnie, to co się dzieje z tymi skrzynkami. Już abstrahując od tego, że spoko, nam się komuś będzie podobała Wupa, komuś się będzie podobał Kałach, komuś się mega będzie podobał USP, to jednak co ja chcę, ale no powiedzmy sobie szczerze, że ani rękawice nie, moty nie motywują jakoś ludzi, ani... Mm, no Ta skrzynka w mojej opinii przynajmniej nie zasługuje na to, żeby być mm, w takiej cenie. Kolejna anomalia, ale nie, nie anomalia. W sensie to jest anomalia z perspektywy czasu, nie anomalia z perspektywy biznesu. To jest to, jak długo skrzynka klaczy jest w, w puli dropów. Skrzynka jest z 2018 roku, wiadomo, 4 lata. Nie, nie tak długo. Ale jednak będąc skrzynką wśród skrzynek z 2020 i 2021 roku, no to jednak już trochę leciwa jest. I. Valve jakoś się bardzo nie spieszy do tego, żeby e, tę te skrzynkę z e, pólidropu usunąć. Jest to spowodowane oczywiście tym, jak wiele openingów tej skrzynki jest i takie ewentualne usunięcie jej mogłoby w ogóle sprawić, że ona poleciałaby do kosmosu. No, co byłoby... Yy, różnie pewnie potraktowane, no bo tam, wiecie, mogłoby, mogłoby się po prostu skurczyć, mogłaby się skurczyć ilość w tej skrzynki. To jest dosyć logiczne. Ale, no jednak, mimo wszystko, wydaje mi się, że fakt, że ta skrzynka jest tak długo już trzymana, ciekawi mnie, ile to jest potrwa, naprawdę, bo. Yy, to, to ogólnie dochodzi do tego, do tego miejsca, gdzie ludzie mówią: Ej, opłaca się inwestować w skrzynkę klacz, a ktoś się potem go zapyta: A dlaczego chcesz inwestować w rzecz, która zawsze na tym rynku jest, była i będzie? Po prostu, no nie wiem, no, no to jest jak Bóg, bo ciągle jest. W teorii. No zobaczymy, czy kiedyś ją usuną. Nie wiem. Ja ogólnie jestem na to nastawiony, że w końcu usunięcie tej skrzynki może musi przyjść. I. No nie, nie wiem, nie spodziewam się, że No o, o ile teraz jeszcze mają co usuwać, bo mogą usunąć fracture. To jeżeli w następnej aktualizacji po usunięciu fracture, w sensie powiedzmy teraz coś przychodzi, usuwają fracture case, spoko, spoko, ok. Jesteście debilami, ok. Nie, ok. Dobra, szanuję to. Ale jeżeli potem usuną Snakebite, a skrzynia klacz dalej zostanie? Nawet nie będę mówił, że zrobię fikołka, bo wiem, że będę musiał go zrobić, jeżeli po prostu tak, tak by się wydarzyło. No, także to jest też jedna z anomalii, jakie dzieją się na rynku Steam. Czy coś jeszcze jest w sumie w tym filmie do poruszenia? Nie, no i tak jest na tyle długi, że jest git. Hehe, <laughs> pieniądze, fajnie.